Zadanie drugie dotyczące obliczania kondensatorów z zastosowaniem reguły dzielnika pojemnościowego. Mamy następujący układ elektryczny. Tutaj zacisk A. I tutaj dalsze części tego schematu. I tutaj zacisk B. Teraz jeszcze ta część, oznaczmy wszystkie węzły, również oznaczmy tutaj wszystkie kondensatory, których jest tutaj 15, i C 15. I teraz co mamy w zadaniu podane i co mamy obliczyć? Otóż znamy pojemności wszystkich kondensatorów, które są takie same i wynoszą 2 nanofarady, czyli C1 równa się 0,5. Oprócz tego jeszcze mamy podaną wartość napięcia tego całego układu widzianą z zacisków AB, czyli UAB równa się 230 V. I teraz nas się pytają, jakie w takim układzie jest napięcie na kondensatorze C9, czyli napięcie U, to z indeksem napiszę na C9, równa się znak zapytania. Przystępując tutaj do rozwiązania tego zadania, sporządźmy najpierw schemat zastępczy. W taki sposób, że tutaj te kondensatory połączone równolegle zastąpimy pojemnością zastępczą, tak samo tej części oraz tej. W wyniku tego otrzymamy, to jest ten zacisk A. Teraz tutaj, powiedzmy, niech to będzie kondensator oznaczony jako C16. Teraz tutaj tą grupę kondensatorów zastąpiłem pojemnością zastępczą C, to będzie 17. Tutaj mamy ten zacisk B, no ale jeszcze tutaj jest ta gałąź tą grupą kondensatorów, to i też niech to będzie tutaj kondensator ten, no powiedzmy C18. Może tak, ten układ taki bardziej typowy narysuję, to znaczy najczęściej w ten sposób się na schematach rysuje jako prostokąt. Ale
od zmiany wartości tutaj akurat ten schemat niczego nie zmienia. Znaczy ten, o, tutaj, w stosunku do tego. Czyli tu pozostaje C16, C17 i tutaj C18. No tutaj można też te węzły zaznaczyć. D. O, nie będzie. R. D. R. I tutaj teraz popatrzmy na ten schemat. Tutaj na tym schemacie zastępczym mamy to C17, a ono oznacza, że to jest pojemność zastępcza tej grupy tutaj kondensatorów. Wśród tych kondensatorów połączonych równolegle właśnie mamy to nasze C9, gdzie musimy obliczyć napięcie, jakie tutaj panuje. Ale że to jest układ równoległy, więc wystarczy, że jeżeli będziemy znali napięcie między węzłami EU oraz tutaj węzłem O, to to napięcie tutaj jest takie same jak tutaj na kondensatorze C9. No to jest układ równoległy. Czyli musimy znać to napięcie na tym kondensatorze, na tej pojemności zastępczej C17. Ale żeby znaleźć to napięcie, korzystając z reguły dzielnika pojemnościowego, to musimy znać napięcie w tej części układu, w tej gałęzi DR. Musimy znać pojemności tych kondensatorów C16, C17 i wówczas możemy obliczyć też pojemność zastępczą tego układu, a wtedy korzystając z reguły dzielnika pojemnościowego napiszemy, że napięcie panujące na tym kondensatorze do napięcia tej gałęzi ma się tak jak odwrotność pojemności tego kondensatora C17 do odwrotności pojemności zastępcze. No i stąd wyliczymy to napięcie C17, które akurat tutaj jest takie same jak to napięcie na C9, bo to jest układ równoległy. No więc obliczamy pojemność C17 w układzie równoległym równa się sumie pojemności tych poszczególnych kondensatorów, czyli C6 plus C7 plus C8 plus C9 plus C10. No i możemy podstawić te wartości, bo znamy je z danych w zadaniu. A, od razu równa się. Tu wszędzie wynosi 2 nanofarady ta wartość. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Czyli równa się 10 nanofarad. I teraz musimy znać też pojemność C16. No ale tutaj mamy na tym naszym schemacie analogiczny układ. Też jest układ równoległy jak w tej części. Też każdy z tych kondensatorów ma taką samą pojemność. A więc C16 równa się C17, czyli równa się 10 nanofaradów. Wiemy, że też musimy znać pojemność zastępczą tego układu, czyli no ta pojemność zastępcza, tu napiszę z indeksami C16,17, no to to jest układ tutaj szeregowy, więc
to pojemne zastępcze, to jest taki typowy wzór, C16 razy, no mogę bez kropki, C17, w każdym razie to jest iloczyn. I tutaj C16 plus C17, no i można tu od razu podstawić te wartości. Tu mamy 10 razy 10, a w mianowniku 10 plus 10, czyli mamy 100 dzielone przez 20, czyli 5 wartości w nanofaradach. No i teraz już możemy zastosować regułę dzielnika pojemnościowego, czyli to napięcie panujące na tej U17 do napięcia panującego U na tych zaciskach DR, ale ono tutaj jest takie same jak, widzimy ze schematu, napięcie UAB, które już mamy podane w ZD. I to się równa odwrotność pojemności C17 przez odwrotność pojemności zastępczej tego układu, więc można tu napisać jako 1 przez C16 plus 1 przez C17, albo to już mamy obliczoną tą wartość jako C16,17, co przed chwilą obliczyliśmy. No teraz pozbędę się jeszcze tutaj tego ułamka piętrowego, więc U17 do UAB to się równa 1 przez C17, a tutaj mamy w liczniku C16, to są indeksy tutaj te, C16, 17, czyli U17 do UAB to się równa C16 z indeksem przecinek 17 przez C17. No i teraz obliczamy U17 równa się UAB, no i razy tutaj ta wartość, ten ułamka C16,17 przez C17. No, w zadaniu w danych mamy, że UAB to się równa 230, jest w voltach. Ta wartość C16,17 tutaj przed chwilą obliczona wynosi 5 nanofarada, ale tutaj też w mianowniku mamy nanofarady, więc to się uprości, czyli 5 i dzielone przez C17, a tutaj C17 to jest 10 nanofaradów, czyli przez 10, czyli równa się 115 wartość w voltach. I przypomnijmy sobie, co to oznaczało. To jest napięcie na tym kondensatorze C17. On z kolei tutaj zastąpił ten cały układ. Czyli tutaj, jako że jest to układ równoległy, też właśnie to panuje napięcie. Te 115 V między tymi węzłami LO, ale tym samym również każdej z tej gałęzi. Czyli również tej gałęzi, gdzie jest ten kondensator C9. Czyli napięcie na UC9 się równa napięciu na U17, czyli równa się 115 V. A więc ostatecznie piszemy, że napięcie U panujące na kondensatorze C9 wynosi 115 wartości, oczywiście w voltach. I to kończy nasze zadanie. No i tutaj jeszcze raz spójrzmy na ten układ, który jest tutaj jednak mocno rozbudowany, ale jednak stosując tą regułę dzielnika
pojemnościowego dla kondensatorów połączonych szeregowo, bo faktycznie tutaj o, ten schemat zastępczy tutaj spowodował, że tutaj mamy te kondensatory połączone szeregowo. No to sposób taki uproszczony. Obliczyliśmy to napięcie na C9.